Pewnego dnia mamusia zachorowała i niestety zmarła. Dorotka została sama z tatusiem. Po pewnym czasie tatuś ożenił się ze złą macochą. Sierotką, a moją córeczką. A może obydwie razem będziemy nazywać Dorotki? Nie, 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 nie zgadzam się. Będzie nam się myliło. A ty nie dyskutuj ze mną. Lepiej idź do lasu, chrustu nazbieraj. A ty? Co tak stoisz? Nie gap się, roboty jest tyle. Izbę posprzątaj, obiad ugotuj. A my z moją córeczką idziemy na spacer. Moja Dorotka musi pooddychać świeżym powietrzem. A uwiń się i ciasto dobre upiecz dla mojej córeczki. Dobrze, wszystko zrobię. Ja lubię pracować, lubię gotować, sprzątać, piec. Wszystkiego mi nauczyła moja matuś. Co tak stoisz? Ach, tam właśnie. Mamo. Dziękuję. Bierz się za robotę! A nie zapomnij mi uprasować stążeczek. No właśnie, dobrze, dobrze. Wyczyścić bocików. Chodź, córeczko, chodź. Weź krzyczek, bo może się coś stanie. Tak, tak. Mamusiu, wiesz, ty się wiesz, dał mi te buty do wyczyszczenia. Mam nadzieję, że to dobrze zrobisz. A teraz idę upiec ciasto. I jak co dzień dobra sierotka musiała pracować, a córeczka od macochy wylegiwała się na łóżku i tylko rozkazywała. Od świtu do późnego wieczora sierotka gotowała, prała, prasowała, sprzątała. W pewien jednak wieczór macocha kazała sierotce iść po wodę do studni. Sierotko! O, tu jesteś, zawsze cię szukam. Wody przynieś. A że sierotka miała na nogach drewniaki, pośliznęła się a wy co tak i wpadła do studni. A wy co? Leciała, leciała w głąb i dopiero gdy o dno się uderzyła, ocknęła się, otworzyła oczy, patrzy, a przed nią wrota jak u stodoły. Uchwyciła ona skobę, pociągnęła i drzwi się otworzyły. Sierotka próg przekroczyła, a tam dziwy nad dziwami. Patrzy i własnym oczom nie wierzy. Niesamowite! Co to? Chyba jestem w zaczarowanym świecie. Ani tu zimy, słońce świeci, piękne kwiaty, pachnące, rosną na łące. Au, au. Oj, oj. Jest tu wspaniale. A kto to tam jęczy? Dolosz, moja ciężka dolo, gałązeczki ręce bolą, wiatry bujne nie latają, jabłek ze mnie nie strącają. O, Dolosz, moja ciężka dolo. Ach, nie martw się, jabłonko. Ja zaraz podrywam wszystkie twoje jabłka. To żadna robota. Ulżyłaś mi, dobra dziewczynko.
Możesz nazbierać sobie tyle jabłek, ile tylko udźwigniesz. Wezmę sobie tylko jedno jabłko. Może ktoś jeszcze będzie przechodził i będzie chciał się poczęstować. Do widzenia, jabłonko. Do widzenia, dobra dziewczynko. Ach, słyszę, że znowu ktoś jęczy. Ile kropel rzeką płynie, tak się chlebki we mnie pieką. Kto zlituje się, zlituje, chlebki ze mnie powyjmuje. Ja zaraz ci pomogę, nie mam problemu. Ja wszystkie chlebki powyjmuję, żeby się nie spiekły. Tak, 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 proszę. Już ci pomagam. Proszę bardzo. Oj, dobra dziewczynko, niech ci się w życiu szczęści. Za to, że swoje chlebki ratowała, weź sobie tyle bochenków, ile zdołasz unieść. Ach, co to? Jem jabłko i cały czas je mam. Niesamowite. A to co? Witaj, piękna pani i wy śliczne płatki śniegowe. Witaj, dziewczynko. Witaj, skąd przybywasz? Piękna pani, zjawiłam się tu przypadkiem. Wpadłam do studni, poślizgnęłam się na lodzie, ale nie żałuję, bo zjawiłam się tutaj w cudownym świecie, tak tu ładnie. A może zechciałabyś z nami zostać i popracować trochę? Chętnie, bardzo chętnie. Tylko czy dam radę? Na pewno. Posprzątasz komnaty, pościelisz łóżko, ugotujesz jedzenie dla kotka i pieska. O, jaki śliczny kotek i piesek. A ja tak kocham wszystkie zwierzęta. Chodź, zaprowadzę cię do domu. Ale może chciałabyś zobaczyć, jak tańczą moje śnieżynki? Tak bardzo chętnie. Codziennie sierotka komnaty sprząta.
wszystko się świeci w każdym kątku. Poduchy i pierzyny wietrzy na płocie. Obiady pyszne gotuje dla kotka i pieska. Ano minął rok. Wraca pani się. I nadziwić się nie może, jak pięknie i przyjemnie jest w jej domu. Zadowolone. Niestety skończył się już rok służby u mnie. Czas na zapłatę. Śnieżynki, jaką skrzyneczkę damy Dorotce za pracę? Czerwoną! Kotku, piesku, a wy co sądzicie? Miau! Oczywiście, że czerwoną. Czerwoną. Też tak. Proszę, oto twoja zapłata. A teraz, Dorotko, śpi i śni. Wiatry, wiatry, braciszkowie, przybywajcie, przybywajcie. Wyprowadźcie Dorotkę na powierzchnię. I tym sposobem sierotka wydostała się ze studni i stanęła przed swoją chatką. Piękna i paradna była sierotka. Ojciec i macocha patrzą, patrzą i własnym oczom nie wierzą. Nie mogą rozpoznać, cóż to za piękna pani. Witaj, kim jesteś, dziewczynko? To ja, Dorotka. No niemożliwe. Nie do wiary, ale rozpoznaję to, to prawda. Kochana córeczko. Kochany tato. Gdzie byłaś? Czemu cię tak długo nie było? Wpadłam do studni, ale nie żałuję, bo znalazłam się tam w pięknym świecie, zaczarowanym, gdzie dziwy nad dziwami. Spotkałam tam panią Zimę i piękne śnieżynki. Ona podarowała mi za moją pracę tę oto skrzyneczkę. Pokaż, pokaż. Pokaż, pokaż, co tam w niej masz. Oryty, co to? To złoto. Chodźcie, chodźcie do domu, obejrzymy to dokładnie. I poszli wszyscy do domu, aby podziwiać klejnoty. Sierotka cały wieczór opowiadała, jak tam było. Wreszcie późnym wieczorem poszli spać, ale zła macocha z zazdrości i z zawiści spać nie mogła. Długo się naradzała ze swoją córeczką, aż wreszcie postanowiła, że popchnie swoją Dorotkę do studni i też ją spotka takie bogactwo jak sierotkę. Wczesnym rankiem wyszła ze swoją córeczką. I pchnęła ją do studni. Leciała, leciała w głąb Dorota, aż wreszcie zatrzymała się na dnie. Patrzy i oczom nie wierzy. Znalazła się na zaczarowanej łące. Była zmęczona i zasnęła.
Jestem szara, ciemna noc, gwiazdy na mej sukni płoną. Księżyc to mój starszy brat, który płonie nocą pośród moich gwiazd. Chodzę po polach i miastach, by ukołysać cały gwarny świat, by odpoczęły zwierzęta i ludzie po ciężkim, dziennym, mozolnym trudzie. Gwiazdeczki, gwiazdeczki moje! Gwiazdeczki, gwiazdeczki moje! Gwiazdeczki, zatańczmy wraz, aby całe niebo było pełne gwiazd. Może coś zje.
mnóstwo jabłk. Zamienił się w kamień. Dorotka tylko dla siebie gotowała, zwierzęta zawsze wyrzucała za drzwi. A minął rok. Zabierzcie tą dziewczynę na górę. Dmuchnijcie ile sił, a ty, dziewczynko, śpi i śnij. Byłam na służbie pani Zimy
jesteś? Jestem księciem czarodziejem. Co tutaj się stało? Byłam na służbie u pani Zimy i ona podarowała mi tę skrzynkę, w której jest samy węż. Żmiej robuchy karaluchy. Pani Zima jest dobrą osobą, ale że ty jesteś zła, leniwa i knobna, to na pewno postanowiła cię ukarać. Proszę cię, książę, bardzo cię proszę. Odczaruj moją siostrę i sprawdź, żeby wszystkie te gady schowały się do skrzynki. Bardzo chętnie uczynię to dla ciebie, bo wiem, że jesteś bardzo dobra. Ale twoja siostra musi obiecać, że się poprawi. Poprawię się, książę. Poprawię. Dobrze, dobrze, odczuj się troszeczkę. Odejdź, odejdź. Do czary. Mary, Mary, pokus, pokus, żaby, węże, wracaj się z powrotem do skrzyni. No, już jesteś wolna od tego zaklęcia. A ty, dobra Dorotko, nie zechciałabyś zostać moją żoną? Thank you.
pod tytułem Dwie Dorotki udział wzięli. Jako dobra Dorotka, pani Joanna Niemczyk. Jako zła Dorotka, pani Patrycja Derywowska. Macochę zagrała pani dyrektor Edyta Jarosz. Ojca natomiast zagrał pan starosta Wojciech Kozoł. Pani Zima to pani Joanna Skurzewska. Śnieżynki, pani Edyta Jakacka, pani Marta Andrzejewska, pani Sylwia Beffinger, pani Beata Wrubel, pani Anna Wojtaszek, pani Aleksandra Wieszczuk, pani Małgosia Pijacińska. Jako jabłoń wystąpiła pani Katarzyna Szostek-Malinowska. Piec pan Grzegorz Skolimowski. Nocka pani Bogumiła Woźnica. Gazdeczki pani Paulina Bralewska, pani Elwina Gajkowska, pani Izabela Szczerba, pani Izabela Kowalska, pani Hanna Mąka i pani Dagmara Błońska. Kot pani Ela Lipik. Pies pan Bartek Staszkiewicz. Książę nieoceniony pan Tomasz Kielczarczyk. Wiatry pani Marta Groszyk i pani Marta Pasgier. Narratorami byli pani Katarzyna Jelczyk, pani Monika Woźniak. A wszystkie kurtyny obsługiwała pani Joanna Juszczyńska. Cały pomysł i reżyseria to pani Anna Stokarska. Serdeczne podziękowania składamy również na ręce pani Marzeny Szulc, która przygotowała scenografię. W montażu scenografii pomagały pani Aja Wojtaszek, pani Joanna Niemczyk. Za elementy scenografii odpowiadali odpowiednio studnia, drzewo, jabłoni, piec, kwiaty na łąkę, elementy wystroju. Panie Joasia Juszczyńska, pani Kasia Szostek-Malinowska, pani Anna Rogowska, pani Asia Łódkowska, pani Renata Kulik, pani Ewa Kazimierczyk, pani Renata Prockiewicz. Stroje z Warsztatowej Akademii Muzykalowej z Warszawy wypożyczyła pani Marzeta Szulc. Makijaż dla występujących przygotowała i własnoręcznie wykonała pani Paulina Bratkiewnacka. Choreografia do tańców gwiazdek pani Bogusia Woźnica, dla Śnieżynek pani Edyta Jakacka. Obsługa medialna, oczywiście niezastąpiona, pani Beata Glinka. Za oprawę muzyczną i nagłośnienie odpowiadał jak zwykle Marek Joński. Serdeczne podziękowania składamy również za pomoc panu Ryszardowi, panu Jackowi i panom ze Straży Pożarnej w Wyszkowie.